Polacy są w temacie koronawirusa podzieleni tak samo, jak są podzieleni w kontekście politycznym czy światopoglądowym. Jest to po prostu kolejny temat, gdzie powstają dwa obozy, które na różne sposoby nawzajem się zwalczają. Tematu nie można zostawiać jako problemu społecznego jedynie naukowcom, dlatego że dotyczy on każdego i każdy z nas jest nim zainteresowany, a poza tym nie mamy w Polsce ani w świecie naukokracji, ale demokracji, a co za tym idzie, to społeczeństwo ma prawo o tym decydować, jakiego rodzaju rządy podejmują decyzje. W związku z czym każdy z nas, niezależnie od tego, jakie ma zdanie na ten temat, ma określonego rodzaju punkt widzenia i ten punkt widzenia można zmierzyć, zważyć i przedstawić do szerszej dyskusji po to, żeby znaleźć takie rozwiązania, które są zdrowe i to nie tylko pod kątem medycznym, ale także pod kątem prawnym, pod kątem psychologicznym, społecznym, kulturowym i każdym innym, ponieważ te wszystkie elementy zmienne w tej wielowymiarowości zjawiska występują. Opinia gwiazd jako influencerów czy autorytetów określonych grup docelowych na pewno ma duży wpływ na to, jakie decyzje w sprawie szczepień podejmują obywatele. Nawet państwo zatrudnia influencerów i gwiazdy do tego, żeby oni wywierali wpływ na swoje grupy docelowe, namawiając do szczepień. Rozmowa o tym, czy w tej kwestii powinna być wolność decyzji, ma charakter filozoficzno-prawny i dotyczy roli jednostki w społeczeństwie. Taki model z zarządzania, który nazywa się wymiarami Hofstede, traktuje o różnicach międzykulturowych. Jedną z nich jest kwestia indywidualizmu i kolektywizmu. Polacy na przykład, czy Amerykanie są nacją indywidualistyczną, to znaczy, że przede wszystkim kierują się interesem jednostkowym, myślą bardziej w kategoriach swojego zdania, swoich własnych sukcesów i interesują się swoim najbliższym otoczeniem. Chińczycy dla odmiany i wiele innych azjatyckich państw czy afrykańskich ma charakter kolektywistyczny. To znaczy, że grupa jest ważniejsza niż jednostka i jej interesem powinniśmy się kierować. W związku z czym w momencie, gdy rozmawiamy w kontekście wolności decyzji, to nie sposób nie zaadresować tutaj aspektów kulturowych, ponieważ tak jak kiedyś guru zarządzania Peter Drucker powiedział, kultura zjada strategię na śniadanie. Każdy będzie się w Polsce w tym zakresie wypowiadał, a demokratyczny system, który mamy, uniemożliwia narzucanie czyjejś woli. Musimy być więc otwarci na dyskusję i przede wszystkim uczyć się rozmawiać, szczególnie gdy mamy do czynienia ze sprawami emocjonalnymi oraz takimi, które wymagają wielowymiarowego spojrzenia.